witam wszystkich. Jak wiecie, wiosna idzie wielkimi krokami. Jeżdżę po polach i patrzę. Znaczy, akurat dzisiaj mamy czwartek. Wybrałem się z kamerą, bo tak to wcześniej w Krzybyszowie patrzyłem, jeździłem bez kamery, to nic nie mogłem nagrać. I tak patrzę na te rzepaki. Czekajcie. Jeżdżę, patrzę, gdzie tu wjechać. O, już ptaszki pięknie ćwierkają, więc idzie wiosna. Zaraz trzeba będzie wjeżdżać z azotem. Zaraz będzie można. Tak, rzepak ruszył. Pięknie wygląda. No nie tak pięknie, bo widać już przebarwienia, głodny jest. No i tak jeżdżę, patrzę, gdzie by tutaj zacząć pierwsze nawożenie. Mam na to przeznaczony RSM 28, ale chyba mi trochę go zbraknie. I myślę, czy nie te najbardziej wygłodniałe plantacje nie potraktować, nie wiem, granulą, kupić może trochę saletrosanu. Chciałbym rozsiewacz przywieźć z Francji jeszcze taki z wagą i porozsiewacz, ale nie wiem, czy to mi się uda. Zdążę. O, zobaczcie, wody w tym roku tutaj nie ma, w tym dołku, czyli no, są gorsze zapasy wody jak w tamtym roku, z wiosny już. Aczkolwiek trochę popadało ostatnio w zbiorniku tym Kingspana na wodę. Mam już 6200 litrów. Nie wiem, czy tu będzie widać, bo to jest ze słońcem, ale dzisiaj piękna pogoda, piękna wiosenna. Wystrugałem można powiedzieć, jak to się mówi, z gówna, z tego, co miałem, jakieś takie uchwyty, nakładki na te widły. To kiedyś kupiłem do... Miałem robić uchwyt do Big Bagów, ale zrobiłem inaczej, więc nie zostało. Czego tego nie przesuwałem odwrotnie? Bo tutaj jest cienka ścianka i tutaj by oparło o maszynę do zaczepiania. Więc zrobiłem tak, najwyżej to się obetnie, będzie przeszkadzać. I no i tutaj przesuwałem to, żeby założyć łańcuch jakiś czy coś. No, będzie łańcuch. Później jak kupię, bo nie, na razie tutaj nigdzie u nas takiego grubego nie ma, a na razie to może jakimś pasem będę próbował to ściągać. No, które jest zimne. O, tak to wygląda, mówię, tyle czego, nakładka. No i zobaczymy, jak to, czy uda się tak zdjąć, jak sobie myślę. W zbiorniku wody jest tyle, połowa, nie połowa, co ja mówię, 1/3, no troszkę więcej, bo jest 6200 litrów, pięknie się już nazbierało na pierwsze opryski. No i trzeba szykować już opryskiwacz. Pogoda jest naprawdę super, super pogoda. Zerknijmy na poletko doświadczalne tutaj przydomowe z pszenicą, ładnie wygląda. No a jeszcze muszę zmienić ten ciągnik, żeby zrzucić te siewniki i zobaczymy czy zapali 6810, bo naładowałem ten akumulator i go odłączyłem i teraz zobaczymy od razu na żywo, czy zapali. O, nie zobaczymy, bo zamknięty jest. Gdzie ja teraz kluczyki zostawiłem? Mamy kluczyki. Teraz zobaczymy, czy odpali. Palił.
No, fakt, że jest cieplutko na dworze, ale widzicie, może coś mi rozładowuje ten akumulator. On nawet ładnie zakręcił. Dobra, zobaczymy, tylko muszę jeszcze troszeczkę ruszyć do przodu chyba. Tyłu, trochę bo się wysunęło chyba tam. Nie, okej. Trochę przedługi pas mam ten, bo nie miałem co założyć. Ajajaj. Przydałby się łańcuch. Kurde. Jeszcze, ale patrzę co tu się dzieje. Trochę się przykrzywiło. Co to teraz, jak to odjechać? No, nieźle przód mi podrywa. Nie mogę skręcić, muszę hamować jednym kołem. Chyba go teraz tutaj opuszczę. Udało się zdjąć, nic nie pękło, nic się nie wygięło. To wygląda tu. Tylko ciekawe, czy ten da rady. Musiałbym tutaj zrobić łańcuch jakiś, chociaż stary na razie, znaleźć, bo pas za mocno się rozciąga i to za mocno się kładzie, więc muszę tutaj coś, zanim będę ściągał tego, muszę coś wykombinować. Przyczepka przeszykowana, przyjedzie po nią nowy właściciel, praktycznie jest sprzedana. No i myślałem, dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, myślałem, że pojadę sobie jutro po nową kupić, ale nie jakoś dużą. Nie jakoś dużo, zresztą zobaczycie. Ale co? W związku z tą wojną kolejki w CFN-ie, zabrakło paliwa. Ja w domu też nie mam. I mam pół zbiornika, to nie wystarczy mi. Muszę poczekać, może po niedzieli, jak to się trochę ustabilizuje. W którąś stronę pójdzie, albo w lepszą, albo w gorszą, więc zobaczymy i wtedy może pojadę. No, szczepka dzielnie służyła. Założyłem borty. I co tu jeszcze? Pusia! Co? Co? No i tak ona pojedzie już. Co to? Bierz, Pusia, bierz. Bierz, atakuj, bierz. Co to? Bierz. Bierz wroga.